Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Hotel Manager Simulator. Już wam mówię, zobaczcie co tu się dzieje. Już słuchajcie, pojawiła się nam dobudówka piętrowa hotelu. No, klientów mamy od zarąbania. Wiecie, w tej grze troszeczkę więcej nawet czasu poświęcam takiego, no wiadomo, no nie nagrywając. No bo tak to troszeczkę, no nudno, to znaczy tak, wiecie co, musiałem szczerze powiedziawszy zamknąć na chwilę nawet hotel, żeby te dwa pokoje ostatnie wykończyć, bo normalnie klientów to mam po 11 osób, prawie że się już mi nie mieszczą w budynku, na kanapy mi zajmują, brudzą, świnią, no słabo, więc musiałem aż nawet hotel zamknąć. Te dwa mieszkania, pokoje wykończyć i tak jeszcze tak, kurczę, wam pokażę, jeżeli ktoś tam się zwolni z tych pokoi. No i jeszcze ten na górze, tam farby, wszystko tam jest, słuchajcie, masakra. Też zobaczcie, ile, jakie kolejki tu są. Brakuje mi w ogóle, brakuje mi nie dość, że ludzi, to muszę zamknąć ten muszę wybudować większy chyba, powiększyć. O, nawet nie było czasu, żeby to... Znaczy, na półkach wszystko znika. Pieniążki lecą, zobaczcie ile, 2700. Masakra, a ja normalnie nie mam czasu, żeby się tym zająć. Będę musiał po prostu pozamykać niektóre rzeczy. Nawet zobaczcie, wybudowałem wszystkie już budki. Wydzwaniają, a to jest... Że masakra, czekajcie, dlaczego tutaj nie świeci się światełko? Tylko kasy chodzą i ten, tutaj gadają. Ja nie wiem, co te ludzie w ogóle tutaj. Tu jak. Normalnie jak na autostradzie. No zobaczcie, ile tego tutaj jeździ. No ale dobra, lecimy, słuchajcie. Muszę coś tam porobić dzisiaj. Zaraz sprawdzę w ogóle. No na razie tutaj trzech jest, bo dopiero co wypuściłem ludzi. Słucham, co pan chce. Aha, no wszystko pozajmowane. Jeszcze pokój 11 jest do zrobienia. Przepraszam, nie ma. Tu aż sobie jedzenie poprzynosiłem. I to nie jest dla ludzi tutaj, nie częstuję nikogo. Ech, masakra. No pan chce pokój, czy co? Nie. Aha, patrzcie, pan chce pokój. A to. Dobra, do widzenia. Nie mam. I lecimy, słuchajcie, po. O, i tak wygląda pokój. Słuchajcie, mój. Kolejny, dałem, nawet wiecie co, zapomniałem uchwyty, bo są też tu uchwyty, a nie ma już, nie ma, kurczę, na papier toaletowy, ale tutaj chyba widzę, że nie wyposażyłem do końca w przyborach, dobra, wyposażymy i będę musiał, kurczę, sobie pospisywać, czego nie mam, a co mam. O, dobra. Tu już pokój chyba jest ok. Gniazdka są. Tu jest gniazdko. Nie ma lodówki tutaj jeszcze. Kurczę. Dobra, musimy zamówić lodówkę, uchwyt. Słucham panią. Przepraszam. Nie mam. Tak, have a nice. You too. Paliwko. Dopełnimy paliwko. I jeszcze tak, zamówimy dostawy. Czy ja mam tu coś w ogóle wzięte? Aha, mam to. Lodówkę mam, dobra, ale uchwytów nie mam. Wyposażenie. Uchwyty. Wezmę tak. Na papier. Ten ładny jest za ten. Dlaczego nie ma? Ten byłby fajniejszy chyba moim zdaniem. Czekajcie, to może sobie zamówimy ten uchwyt. Nie wiem, czy tam jest jakiś, kurczę, Wolfshell, to też może być fajne, to też zamówię. To są na książki, nie wiem, chyba tam była. Dobra, ale tak zrobimy. Czy jakieś... Oho, jeszcze kuźwa okrada mnie. Ham. Dziad. Dobrze, że beczki za domówiłem. Hmm.
Dobra. Tu się skończyło pranie. Dobra. Elegancko. Dobra. Okej, okay, możemy wracać. Możemy wracać i domawiać więcej może czegoś tam. Przekąski, zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy już, to też mamy. 29, to też mamy. To mogę domówić. 30, to mogę domówić. Dobra, wypieki jakieś. Tutaj, to nie. Alkohol, to mogę domówić. W sumie to nawet, kurczę, tak, to mogę domówić. Szlugi. To mogę domówić. Produkty samochodowe. Chyba będę musiał zamknąć. I też porządek tam porobić w końcu też. Mówię o sklepiku. Podomawiamy trochę tych rzeczy. Nakrycia głowy. Okej, okay, okularki jeszcze tutaj są. Tych też są sporo. Dobra, niech mi tu już jedzie. Dobra, słucham pana. O, był w pokoju jeden. Dobrze, dziękuję. A, tu czekajcie. To zaraz wezmę. Posprzątam. O, i tutaj też pokój kolejny jest do... I piątce, dobra. Dobra. I w piątce. W ogóle mi się to podłoga nie podoba. Totalnie. Ale to jest już tam, nie będę się tam z tym pierniczył. Prześcieradło. Ręcznik. O, widzicie, tu jest na ten. Na starej taśmę. Tylko że najpierw trzeba ją położyć na podłodze i dopiero teraz pyk zawiesić. Czego tu brakuje? No tak. Brakuje tak to. Tu. Szamponu. A nie, to jest. Mydła. Dobra. Wrzucimy pranko. Idziemy piątkę jeszcze. Uuu, Tesla. Piątkę jeszcze. Tu już chłop wraca, posprząta ładnie. Ładnie sprząta, powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony. Tutaj też on właśnie. Uchwyty gdzie niegdzie, w zasadzie prawie wszędzie postawiłem. Prawie, właśnie. Teraz tak, prześcieradełko. Koc. Dzisiaj jeszcze parę tych rzeczy porobię. Znaczy, chodzi mi. Właśnie nie wiem, czy się najpierw zająć. Może najpierw, kurde, sklepem. Dzisiaj. Już idę. Mówię trochę po cichu, bo dzieci śpią. Dobra. Cyk. O, i proszę bardzo. Już gotowy jest. Pokój. A, przed maską. Już przyjechał ten transport. Gdzie co, wezmę sobie, pootwieram, bo nie wiem. Okej. Dobra, to później. Niech sobie poznoszą tam. Idę zobaczyć tutaj. Słucham panią.
1. Dobra, pokój na 40. Aha, dobra, to proszę bardzo. Tak. Great. Zobaczcie, ile mamy pieniędzy. 20 tysięcy. Ja nie mam po prostu czasu ich wydawać. O, w dziewiątce pan był. O, to zobaczycie, zwiedzimy dziewiątkę. Piątka jest już chyba... Tak, gotowa. Dostawa jak tam z paliwem? 200, dobra, domów. Z reklam 720. Zobaczcie, kurde, kasiurka. Piątka jest gotowa, jakby co. Słucham pana. No, czy tam panią. Jedno na dzień, dobra, weź ten pokój. Tak, $605. Dobra. Dziewiątka. Musimy dziewiątkę posprzątać. Tutaj też tak ładnie. Zobaczcie, jak tutaj. No, w miarę może być, nie? Nieźle. Nieźle. Prześcierdełko. Kocyk. Ręcznik. Muszę papier toaletowy domówić. Dobra. Zawsze mi zamyka przed drzwiami. A to nie, to wiecie, to jakiś tam Hiszpan. Coś jeszcze, gdzie on idzie? A, korzenić? Nie wiem. O kurde, nie włączyłem tutaj pralki, dobra. Idziemy. Co mam panią? Trzymaj. Już daję. Czy dziewiątka jest czynna, jest ładnie? Czy ja wszystko zrobiłem w dziewiątce? Zrobiłem wszystko, dobra. Proszę bardzo. No i dobra, teraz idziemy na górę. Jeszcze zrobimy to pokój, dokończymy tutaj, pralkę wstawimy. Co my tutaj musimy jeszcze wziąć? Elektryczne rzeczy? Nie mamy? Nie przynieś... A nie, to akcesorii. Też nie? Kurde. No nie wzięli z samochodu. Że teraz weźmie. Kurde, no. Aż wypaść nie można. O, wziął paralkę, dobra. Elektryka to jest tak, dobra. Dobra. Tylko teraz gdzie ja mam tu? Tutaj mam. Okej, okay, może trochę za nisko. Ale dobra, jest okej. Okay. Sprawdźmy. Kolejny nowy mieszkanie, znaczy pokój do wynajęcia, super. Sprawdźmy, pokój 10 czy 11. Czy wszystko tutaj jest działające? Jest wszystko działające. Dobra. To możemy... Już nawet, słuchajcie, nie, nawet nie patrzę z numeracją, nie? I po kolei. Tylko te układy, gdzie... Tylko wiem, że 2 i 6 to są dwupokojowe. Dwuosobowe, nie dwupokojowe. Dwuosobowe. Więc będę musiał po prostu uważać. Ale dobra. Zajmiemy się sklepem teraz. Musimy ten sklep troszeczkę obczaić. Dostawa, zarządzanie. Ulepszenia, sklep. Ile on kosztuje? 2500. Dobra, ulepszymy. To już przynajmniej wiemy, że już więcej rzeczy nie będziemy potrzebować. W sensie, wiecie. I teraz tak, to znaczy już większej przestrzeni nie będziemy potrzebować. Dobra. Co my tutaj możemy? Magazyn możemy powiększyć. Też ulepszymy sobie. Magazyn. Okej. Dobra, mamy pieniążki, to wiecie. Pokój dla personelu to na razie nie. Pokoje. Pokoje zaraz zrobimy. Motelowe też. Sklepowe też zaraz. Dystrybutor paliwa. Czy potrzebuje? Chyba na razie nie. Pomieszczenie mocy. Tu wszystko już jest.
Przystanki to na razie lepiej nie. Reklamy też na razie lepiej nie. O, widzicie, co tu się dzieje. Słucham panią. Nie no, dwa łóżka. Przepraszam, nie mam. Nie mam, nie mam. Mam tylko jednoosobowy. Słucham panią. Thanks. No, pierwszy... Pierwszy klient na górze. Zobaczymy, jak będzie się poruszał. Okej. Okej. Co tam zrobiła? Wytarła. Może wytarła ten. Nogi. Znaczy buty. Dobra, powiększyliśmy sobie ten. Nie wiem, czy nie. Tak, wezmę tutaj. Tutaj musimy porządek naprawdę zrobić. Weźmiemy sobie, słuchajcie. Na razie mamy tyle pieniędzy, to spokojnie nam tutaj starczy. Zamkniemy sklep. Zamkniemy sklep i... Zamkniemy, tak, no sklep zamkniemy na razie. Tu jest, kurde. O kurde. Okej, okay. Czekajcie. Nie tak chyba, nie. W tą stronę musi być. Okej. Okay. Okej. To... No bałagan, bałagan, ale to oni robią ten bałagan, tak szczerze powiedziawszy. Co tutaj powywalać? Co się tu zrobiło? Tak, prawie. Dobra. Okej. Teraz tak. Wiecie co, tą pralkę tu wywalę. Ona dłużej. Ten. Zamówię sobie pralkę nową. Stać mnie. Aha. To jest ta. Dobra, a tą pralkę chyba faktycznie wywalę. Tylko sobie odłączymy. Dobra. Czy mogę ją sprzedać? Mogę. Dobra, bardzo ładnie. Wyślemy. Tak. Od razu sobie pralkę wezmę. Słucham pana. Przepraszamy, nie mamy. Have a nice day. Have a nice, have a nice. Dostawa. Weźmiemy tak. Wyposażenie nie. Dekoracje. Nie, 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 nie. Czekajcie, gdzie one były? Tutaj były te pralki. Tu były praleczki. Ta jest, tak, to tą wezmę. Tą praleczkę. Gniazdka w sumie. To mogę domówić jedno. Kasy. Cash. Też wezmę, domówię. Tutaj muszę zmienić. Ciężarówkę. Zarządzanie jeszcze nie dostawa. Elementy konstrukcyjne, dekoracje. Co to jest? Roślinki, ramki, ławki. Kurde.
W ogóle ktoś się siada na nich? Chyba nie. Lodówki, regały magazynowe. Za 3. Lodówkę. Taką dużą. O, nie zmieści się. No to tak też się nie zmieści. To czekajcie. Półki, może półki wejdą jakieś takie. Kurde, nie wejdzie. To wejdzie, dobra, dawaj. Słucham panią. Przepraszam, brak. Ach, tu jeszcze ktoś. Przepraszam, nie ma. Too bad, moje łóżko. Dobra. Teraz tak. Teraz tak, jak tu zrobić? Mi się wydaje, że najpierw muszę panią... Jak pani ma? Muszę z nią... Nie to, że zwolnić. Kurde, tu śmieci są. Idą już, już idą, jak wam, jak normalnie jakieś undeady. Czekajcie, zarządzanie, najpierw panią wezmę, personel, kasa fiskalna. Niech na razie magazyn przejmie, tak. Dobra. Na razie niech magazyn przyjmie. Słucham pana. Przepraszam. Too bad. Przyjechał sprzęt. Szybko. Dobra, to jest tak, weźmy to. Okay. Kolejna. Może nawet wiecie co, może tak najpierw. Okej. Dobra. Myślę, że chyba nie będzie tak źle. Ciasno, ale może za ciasno faktycznie. Okej. Trochę jeszcze bardziej. Okej. Okej. Dlaczego? Bo to. Kurczę, dlaczego nie? Czekajcie. Aha! Tu coś jest nie tak. No właśnie. Półeczki. O, dobra, może być. Co to mamy? Ladę mamy. Tą półkę też mamy. Czekajcie. Oj.
No co to tu jest? Praleczka. Kurde, na razie to... Dobra. Muszę obsłużyć tutaj klientelów? Nie. Dobra. Jak tam... A, dobra, tam nie ma czasu teraz na to. Teraz tak, jak to zrobić? No. Trzeba pomyśleć. Musi tak być. Boże. Co tam chcesz? Nie mam. Have a nice day. Ruchy, ruchy, ruchy. Słucham panią. Nie mam. Really? Really, really. O, no dobra. Have a nice day. Szóstka. Kurde, szóstka to jest dwuosobowy. Prześcieradło. Dobra, każdy inny. Muszę sobie taśmę zamówić. Aj. Zakończymy tutaj. Dobra, teraz nie no, muszę się zająć tym sklepem, bo po prostu... Słucham panią. O, dziewiątka, kurde. Czekajcie, szóstka, to jest dziewiątka. A to jest chyba szóstka. Słucham panią. Potrzebuję pokoju. Zaczekaj. Słucham panią. Następna. Zaczekaj. Może będzie ktoś, kto będzie chciał dwuosobowego, nie? Przepraszamy, nie mamy. Dobra, do widzenia. Nie mam czasu teraz. Muszę się zająć sklepem. Przykro mi bardzo. Teraz tak, to weźmiemy. Najpierw kasy. Kasy są najważniejsze, słuchajcie, bo to kasa pieniądz przynosi. Czekajcie, może tutaj wyjmę. Na razie. Tutaj, teraz kasa druga. Tu będzie druga kasa, tylko tak weźmy. A nie, a czekajcie, to może tak. Kurde, ale nie, to niedobrze będzie. Ajajaj, ajajaj. Czekajcie, czekajcie. A to może tu. Czekajcie, to zrobimy coś takiego. Najpierw to wszystko wyjmę. Wyłożę tutaj. Oj! Co ja wziąłem? Baterię. Chciałem to. Dawajcie mnie to wszystko, bo normalnie. Tą drugą chyba będę musiał tutaj. Jednak.
kurde, ale to tak nie fajnie, może tak. Jednak jak było. Nie, to musi być. Kurczę, też tak nie za specjalnie mi to pasuje. Wezmę tak. Nie da się w drugą stronę. Może tutaj by trzeba było, a może tak. Tak było. No chyba, no nie wiem, dziwnie to wygląda, ale trudno. Teraz tak. To wezmę tu. Tak. To wezmę tu. To wezmę tutaj. Okej. Gazety niech się tam stoją. Może to nawet tutaj weźmiemy. Kapelusze. Tylko że kurde, no kapelusze to takie są dziwne, że z każdej strony. Co tam wstawić mógłbym? Może to. Zjem sobie to. Dobra, cicho tam. Tak, to też tu. Okej. Okularki. Dobra, niech sobie będą tu. I kapelusze. Chociaż te kapelusze to tutaj. Kurde, nie. Kurde, no. Jeszcze nie wiem. Tego przejścia nie ma dużego. Czy co tutaj? Okej. O, dobra. Niech tak będzie. No i teraz półki. Na bank. Ta tu. Okej. Kurze, muszę więcej półek takich. Czy ja mam takie półki? Oni tu gdzieś pewnie tutaj porostygowali mi. Żeście tutaj niezły. Gdzie tu mogą być półki? Albo i nie. Czekajcie, no chyba może i nie. Ale dobra, to weźmiemy tak, tą. Tu. Tu niech sobie będą okularki.
Dobra, słuchajcie, miałem telefon, wybaczcie. No, także z tej roboty widzicie kupa. Przyjemnej oczywiście. Czekajcie, może tą... Aha, no tak, tylko że muszę tu podłączać. Może tutaj. Na razie. Thanks a bunch. Okej. Dobra, niech sobie tutaj to będzie. Teraz tak, półka ta może. No tutaj się nie wciśnie, nie? Nie. Dobra. To tą wcisnę tu. Dobra, albo że z tej strony będzie ta. Okej. Dobra. Jakbym nie pozamykał sklepów albo hoteli, to zobaczcie, co się dzieje, nie? Zobaczcie, już jest tam 10, 10 osób jest w biurze, nie? No, masakra. Heh. 10 osób. To jest tak, te okularki bym wziął na razie sobie tutaj. Okej. Okay. Półek mi brakuje mocno. Dobra. Czekajcie, bo tutaj jeszcze jakieś są chyba półki, czy nie? A tu? A, tu są. No właśnie, to źle. To weźmiemy na razie tu, to wezmę tutaj. Okej, okay. I teraz tutaj. I teraz tak. Czekajcie, czekajcie, może to, to tu faktycznie. To weźmiemy gniazdka na górze, żeby nam tu nie przeszkadzało. Ach, to jeszcze gniazdo, trzeba jeszcze to. Teraz czy ja będę to gniazdko... Nie. Okej, okay, dobra. To na razie w sumie to możemy. No to jest kupa miejsca na razie, to co tutaj, póki jakiś półek nie wezmę. Aj. To bym wziął tutaj. Nie tak? Dobra. Dobra, możemy otworzyć sklep. A, jeszcze tu widzicie. Dobra. Możemy otworzyć sklep i tutaj dwie kasjerki wynająć. To tak, zarządzanie, personel, pani była sklepową, kasa fiskalna, proszę bardzo, kasa 1. Tak, tak, trzeba, pamiętajcie. I jeszcze zatrudnić mogę pana Austina. O, brak miejsc, okej, okay, no to weźmiemy ulepszenia.
pokój dla person 3,5 tysiąca. Proszę bardzo. Cyk. Zarządzanie, personel. Albo panią, a nie, a no tak, zatrudnić. Mogę, mon. O, to tam zatrudnimy, mon. Tak. Pracownicy, mon. Tutaj weźmiemy na kasę fiskalną tą. Tak, tak. I powinno być ok. Dobra. Stacja kasa fiskalna. Dobra, dobra. Tu mamy chyba wszystko. Ok. Wyjdźmy. Słucham pana. Przepraszam, brak miejsc. Chociaż dziewiątka? Czy ja posprzątałem dziewiątkę? Nie gotowa jest. A co jest gotowa? Szóstka. Ok. Słucham pana. Zaczekaj chwilę. Dziewiątka. Jeszcze posprzątam szybko dziewiątkę. To jest ostatni. A nie, tutaj. Czy ten pokój widzieliście? No taki sobie też. A nie, to może ten widzieliście. Tak, ten widzieliście. Mhm. Prześcieradełko. No i dokupię teraz prześcieradło, koc. Dokupię kolejne mieszkania, nawet trzy całe piętra już, bo teraz też kasy mam. Sporo. Ręcznik. No, no daj ten. Tutaj mogę papier powiesić na rolce. Okej, okay. Co tutaj brakuje? Szamponu. Trzy, dobra. Jest gotowy pokój. I lecimy. 15 osób w biurze. Zobaczcie. Wszyscy coś wszabać. O, była w pokoju 10, bardzo ładnie. O, jeszcze pokój 10 bym wam pokazał. Już idę. Dobra, o, tak pokój 10 wygląda. Dobrze. No. Idzie? Biegnie już tutaj. No, kurde, zamiast wyrzucić to. Dobra, prześcieradełko. Pach, kocyk. Pach, cyk, cyk. Ręcznik. Pyk. Muszę papierek zamówić. Tak. I tak, i tak, tak, i... Kurde, no zamknął przede mną, no. Ile sprzętu, nie? Zobaczcie, jak napaćkane. Jeszcze książki powiem, ale już mam po prostu... No, jak szczerze powiedziawszy z tymi książkami. Kto tam czyta tam, teraz tam? O, zobaczcie, kolejni idą. Jest ich 14, masakra. Dobra. Ale jeden pokój mam już czynny. Kurde, normalnie jak u lekarza. Dobra, mam pokój 9 czynną i 10 też? Nie, 10 nie, 10. A nie, 9, 10 jest czynna. Słucham panią. Pokój. Chwileczkę z jednym łóżkiem, proszę bardzo. Dopiero co posprzątane, świeżutkie. Proszę bardzo, 633. Elegancko. Muszę, kurde, ten dostarczyć paliwko. Chyba 700, no to już tak trzeba było dostarczyć. Słucham pana. Na 24 godziny, chwileczkę. Proszę bardzo. Weź ten pokój. Proszę bardzo. Kto jeszcze? 13 klientów. Słucham panią. Nie mam. Mam tylko szósteczkę. I nie wiem, czy szósteczka to jest gotowa?
Tak, gotowa. Kto dwuosobowy chce? Tylko dwuosobowy. Do widzenia. Have a nice day. Have a nice, have a nice. No i właśnie, teraz by kosztowałoby ulepszyć pokoje motelowe 900. Biorę. Dobra. Pięknie, teraz to będzie to wyglądało. Mam tyle pokoi teraz, że już 1200 każdy następny pokój. Przepraszam, nie mam. Nie mam. Patrzcie, jak ładnie to teraz wygląda. No. Słucham panią. O, jest pokój do sprzątania. A co by się stanęło tu? Aha, bo to są te... Aha, okej, okay, tak. To nie. A to może, czekajcie, to te do zrobienia będą. Te u góry jest zrobiony, to może tak położę. Słucham panią. Nie mam. Czwóreczka dopiero będzie ten. Muszę się pozbyć ludzi. Słucham panią. Przepraszam, nie dostanę. Muszę zamknąć w ogóle hotel. Zamknę hotel, a sklep trzeba otworzyć, kurde. Motel zamknę. Tak, mam tyle pieniędzy, że ja mogę spokojnie, chyba mi się uda ten. Tylko niech oddadzą mi klucze, przygotuję sobie. Przepraszamy. Give me a break. Przepraszamy, nie mam. I patrz, i przyjdzie ci kolejny, no. I przyjdzie ci kolejny i będzie denerwował. Słucham. O, 8, bardzo ładnie. Już mam 2 pokoje do... Kurde, no muszę tych ludzi się pozbyć ich. Ale no widzicie, no tak to wygląda. Dobra, myślę, że odcinek dzisiaj zakończymy w tym momencie. Ja się tutaj tych ludzi pozbędę. I przygotuję, słuchajcie, kolejne pokoje. Pozamawiam wszystko. Have a nice day. No i myślę, że jutro już te pokoje będą zrobione. Może uda mi się, słuchajcie, te wszystkie pokoje. On tutaj będzie sprzątał, pan ma sporo do sprzątania teraz. Dobrze, że teraz sklep ruszył. No właśnie, to też jeszcze tak na raty. Jak chce się coś z pokojami zrobić, to to trzeba. O, dwójeczka jest. Czyli już 2 pokoje dwuosobowe mam. Jeszcze jakby ktoś dwuosobowy chciał. Ale jednoosobowy to nie. Do widzenia. W sumie to mógłbym teraz, nie? Nie trzeba ich. Tylko nie wiem, czy ktoś tu nie jest właśnie do oddania pokoje ma. Już mi sobie wiecie. Przepraszam. Thanks. Przepraszam. Mam 2 pokoje. Dobra, 4 pokoje mam do sprzątnięcia. Chociaż 3, bo chyba 6 to jest ta gotowa. Okej. Okay. Słucham panią. Przepraszam. Are you serious? No. Dwuosobowym dał. Have a nice no i ostatni klient. Mam nadzieję, bo żeby tutaj nikt nie szedł jeszcze. Będziemy musieli też pozamawiać jakieś kurcze artykuły. Przepraszam, dobra. No dobra, także trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!